Cześć, jestem na Warsaw Spiders. Dziś Weronika nagra dla Was aranżację Terrarium dla naszej samiczki Tapinauchenius Violaceus. Tak, mamy ją tutaj, już się niecierpliwi panienka. Także musimy jej szybko coś fajnego tutaj wykombinować. Powiemy Wam może, co mamy na stole. Przede wszystkim mamy Terrarium, które zakupiliśmy ostatnio. Chwaliliśmy się nim w ostatnim unboxingu. Wielkości 30 cm wysokości, 14 szerokości i długość 25. Dokładnie. Otwierany z przodu. Ma dwie wentylacje. Szkiełko mogę zabrać, żeby się nie przeszkadzało. O, żeby też nie spadło nigdzie. No i tak. Standardowo zrobimy takie terrarium dla ptasznika nadrzewnego. Czyli będziemy mieć taką fajną tubę. Gdyż jest to taki nadrzewny. Wysoką, z dwoma takimi wyjściami jakby na górze. Także będzie miał do popisu, do wyboru, gdzie sobie zrobi gniazdo. Była tuba na unboxingu naszym. Tylko musieliśmy ją lekko przyciąć, bo była minimalnie przydługa. Ale to akurat tam ile tam? 7 cm długości no, nam zostało. Z tej strony przycięta. Tutaj tak fajnie naturalnie, taka nierówna, taka poszarpana jakby. Takie z małymi porostami. Tak. Oprócz tego mamy jeszcze kilka mniejszych tub. Jakieś korzenie, ścinki. Jakieś zasuszone kwiaty, makówka, takie różne rzeczy. Trochę mchu normalnego. Inny rodzaj mchu, trochę porostów, ścinki. Trochę zieleninki. Różne rośliny. Mamy ziemię doniczkową przy okazji dla roślinek. Oraz cały duży braplast torfu. Więc zaczynajmy. Czyli co? Torf już jest przygotowany przez Łukasza. Zbliżony i konsystencja idealna do sypywania. To zabieram ciebie. I tak, bierzemy sobie trochę torfu. No trochę więcej chyba. Duże terrarium. Pierwszy raz przygotujemy tak duże terrarium, tak naprawdę. Prócz Smithiego. Smithy też miał spore. No. Lecz nie jest to aż nadrzewny. Ale też nie przeginę, już macie dzień na wyjść. Dobra, ja mam to teraz fajnie tak. Ewentualnie dosypiesz jeszcze. Tak zrobię. Tą trzykrotkę się przygotować jeszcze. No trzykrotkę możemy dać tam na tył, prawda? Tam na tył. Ona nie potrzebuje ziemi, więc możemy ją normalnie dosadzić. Trzykrotkę mamy z własnej hodowli, można powiedzieć. Na ile długości chcesz? Tyle? Tak, może być. Tak, Łukasz właśnie urywa. Będzie świeżutka paprotka. O. To odstawisz. Ładna, sztywniutka. Mhm. Idealna na wysokość. Dobre, muszę lekko tam postrzębić, tak. Nie? Żeby być na dole. O, tak. I trzeba nam tu zwilżyć jeszcze dla niej. Dobra, teraz ziemia. Po trzykrotkę będzie z tyłu. Tutaj w rogu chcemy dać trzykrotkę. No trzykrotki w sumie nie musi być ziemia tak naprawdę. Bo ona wytrzyma sobie w... Deszcz pada chyba. To nie, a co mu to? Tą ziemię może trochę pod torf podsyp, żeby tak... Może przyłam lekko tą trzykrotkę tam na dole, żeby ona się miała jakieś oparcie. Bo się niczym nie przekręcała. Wiesz co, na razie wychodzimy tak, a ona zaraz będzie... Będzie miała oparcie o naszą tubę. A na razie coś takiego. Ważne, by się nie ukorzeniła. Ale to dopiero jak trochę wody dostanie. Także trzykrotka już jest. Nie wiem, czy coś widać. Może będziesz robił Łukasz zbliżenie jakieś, co? Mogę zrobić. Widzowie widzieli, co ja tutaj kombinuję. Ewentualnie mogę ustawić kamerę z drugiej strony.
Więc robimy takie małe, krótkie cięcie. Dobra, to tam jest nasza trzykrotka. Tutaj. Czy to trochę miejsca byś miała? Powiedz, Łukasz, jak ty to widzisz? Żeby potem. Trzeba mi tu trochę porfłeś podsypać, chyba, nie? To ten z przodu. To jest trzykrotka. Ten z tyłu, tu odepnij, pożarę, jakby miał bardziej w tym kąciku. Już się trzymało. Tutaj, tak? Tak, tak, tak. O, no tam na tył. Zbliżymy to, żeby tam się trzymała we wilgoć. Akurat masz dołek, możesz podsypać trochę ziemi. Tą roślinkę włożyć. Potrzeba jeszcze z tej ziemi wziąć, nie? Tak, roślinkę sobie zaraz. Możesz dobyć jakieś pudełko na to. Chcesz? Poproszę, no, żeby się nie kupić za bardzo. Ja sobie teraz przygotuję trochę ziemi tam do środka. Żeby się lepiej przyjęła ta roślinka. Ona jest taka ładna zielona, fajnie będzie wyglądała z tą. Mamy taki poświerszczek akurat. Też mogłeś potem przysypać, jakby byś miała te korzenie. Ale na wcie się muszę wcisnąć, nie? No. Ja kwiatki przesadzam, kochanie. Dobrze. Dobra, teraz szykujemy roślinkę. Trochę trzeba rozbebeszyć. Ona lubi mokro, także będzie mi dobrze w takim tropikalnym. Nie macie. Dobra, teraz lubi mokro, roślinka lubi mokro, także. Masz jakiś żółty listek, może tego innego łamać? Gdzie? Tutaj, no. Będzie nam zaburzał wszystko. Widzieć? Ona będzie tu pięknie wyglądała. Tak ma się nad rozłożyć, nie? No. Trochę tutaj sobie w boczku. Nie, czy ma jeszcze mech dawać, czy nie? No zaraz zobaczę. Też tym, co ona tu miała. Dobra, trochę ją tu ugnieciemy, żeby się wszystko nam trzymało tak jak trzeba. Mam nadzieję, że się wiele celu sobie spodoba, co? Jak sądzisz? Mam też taką nadzieję. Ta roślina świetnie wygląda, wiesz? Jako się zastanawiam, czy ona się przyjmie. I mam taką nadzieję, że się przyjmie, bo jest naprawdę bardzo ładna ta roślinka. Wygląda jak taki. A kosztowała bluszcz. Chyba zaledwie 5 zł, więc. Jakoś tak, kupiliśmy ją w Leroy Merlin. Jakoś tak, chyba jeszcze w święto tak o niej pomyśleliśmy, od razu jak ją zobaczyliśmy, że właśnie będzie ślicznie wyglądać z tubą korkową. Kupiliśmy też kilka podobnych tego typu roślinek. I naprawdę za 5 zł za taką roślinkę wydaje nam się. Łukasz, teraz tak. Tam mamy trzykrotkę, która też nam pójdzie do góry. Fajnie tak obejmie z tyłu. Tutaj nam się to rozrośnie. Pójdzie też te listki jakoś tak po korze pociągną jak taki bluszcz jakby. I z przodu masz też delikatnie taki kawałek mchu. Tak troszeczkę, nie? Dosłownie taką wysepkę możemy zrobić. Teraz tak, bierzemy mech. A bo nie potrzebujesz trochę ziemi, żeby miała tutaj więcej tego? Ja bym posypał jeszcze troszkę, wiesz? Dobra. Posłucham cię, trochę mogę. Tu z przodu, bo ja to widzę z tej strony. Dosłownie trochę dołożyć. Jak spojrzała sobie bok, to a, właśnie. Tak z boczku, no jest taka faktycznie taka dziurka. I to można lekko wtedy przykryć jeszcze tym torfem. I tu bym się tak. I roślinka tu masz też dowód. No dobrze, dobrze. Dobrze mieć kogoś jednak tutaj obok, takiego mentora. Dobra. To mamy. A, to jedno jakoś tak się zgina. Ja bym chciała, żeby szło tak, ale niestety jest z tamtą stronę, no ale to jest tylko roślina. Więc nie będzie mnie słuchać tak, jakbym chciała. Teraz damy mech. A ja ci przygotuję spryskiwacz. Dobrze. Jakiś taki fajny mech musimy wybrać. Ten jest za duży. Ten może. Tu jest taki fajny mech. On po zwilżeniu będzie miał swoją taką konsystencję, jak powinien mieć.
Może trochę go tu jeszcze odejmę. A mech o tyle jest fajny, że on trzyma też wilgoć, więc... No i też właśnie pasuje, nie? Do takiego terrarium. Takie tropiki, lasy tropikalne, takie różnorodne, deszczowe. To wszystko idzie w parze ze sobą. Mam nadzieję, że Wiara całą to doceni. Ale to samica, także na pewno, jak to każda kobieta lubi kwiaty. Więc teraz możemy spryskiwać. Może to spryskiwasz. Już jest napompowany, więc... Nie tak. Tak. Dobrze tam wszystko widać? Tak, 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 wszystko dobrze jest. Się tam trzykrotkę, bo chciała jakoś podlać. Tu masz, o. Teraz możesz. Nie za mocno coś, nie do końca. No. Dobrze. Ten spryskiwacz jest po prostu świetny. Kosztowało 10 zł. Do naszych potrzeb jest idealny. Dobra, będzie to miała kolor fajny, żeby się mogła i tutaj, przyjąć. Tutaj weź tak. No jak podgrzejemy. No. Roślinkę trochę też weźmiemy. Dobra. To się tak mówi. Super. Tylko czy tutaj ta trzykrotka się nie przekręciła? Chyba nie. Nie. Na pewno jest ziemi, bo ja dobrze sprawdziłam. Tutaj ma oparcie w tej tubie korkowej. To co, robimy jakieś zbliżenie? Bo ja nie wiem, jak ty tam... Jak to widać wszystko. Chciałabym, żeby nasi widzowie zobaczyli, jak to wszystko fajnie wygląda, bo naprawdę... No to zabieram zwłaszcza stąd. Po spryskaniu, takie się zrobiło środowisko naturalne. Jak po deszczu po prostu. Tak się dziwnie zdarzyło, że padła nam bateria w aparacie. Skończyła się pamięć w jednym telefonie, więc musimy nagrywać wam z trzeciego urządzenia kolejne nagranie. Więc tym akcentem zakończmy tą aranżację, żeby nie trzeba było sięgać po czwarte urządzenie. Zapraszamy was jeszcze raz na naszego fanpage'a. Zapraszamy do komentowania. Pochwalcie się swoimi wielaceusami lub w ogóle tapinauchaniusami. Będzie nam bardzo miło popatrzeć na wasze maluchy. Jak nasz zacznie coś tutaj kminić, to na pewno też się będziemy chwalić. Jakieś gniazdo. Jak widać, już chodzi pod roślinkę. Tak, nam się powoli podoba. Się zaciekawił, no. Ciągnie go do wilgoci, można powiedzieć. Dobrze. Ale naprawdę pięknie wyszło. Te listki super wyglądają. No. Tylko, że znowu było nam jednej roślinki na parapecie. No i tam. W takim razie kończymy. Bo już się żegnamy z wami czwarty raz. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć. Trzymajcie się.